Partnerem odcinka jest BookBeat, aplikacja, która służy do słuchania audiobooków i czytania e-booków. BookBeat przygotował dla widzów kanału specjalną niespodziankę, ale o tym pod koniec materiału. 7 października 1951 rok, Monachium. Trwa właśnie zebranie byłych oficerów SS oraz dawnych sympatyków hitlerowskiego systemu. Celem spotkania było utworzenie organizacji mającej wspierać ściganych przez prawo zbrodniarzy. Wkrótce do niemieckiego rejestru stowarzyszeń wpłynęło pismo, na które początkowo nikt nie zwrócił uwagi. To wniosek o legalne zarejestrowanie organizacji o nazwie Stille Hilfe, Cicha Pomoc, a dokładniej Cicha Pomoc dla jeńców wojennych i internowanych. Wniosek złożyła niejaka Helen Elisabeth von Isenburg, działaczka charytatywna przed wojną, ale też hrabina o nazistowskiej przeszłości. Od tego momentu w Niemczech funkcjonowała organizacja, której charakter był co najmniej kontrowersyjny. Jak wyglądała działalność Cichej Pomocy, kogo wspierała i kim byli osławieni liderzy tej tajemniczej organizacji? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Cicha Pomoc powstała oficjalnie w 1951 roku, ale swoją działalność rozpoczęła kilka lat wcześniej. Nie znamy szczegółów, ale wiemy, że jej przyszli członkowie krótko po wojnie angażowali się w organizowanie ucieczek nazistowskim zbrodniarzom do Ameryki Południowej. Wśród pierwszych form aktywności była też pomoc prawna dla oskarżonych SS-manów oraz wystosowywanie apeli do alianckich sił okupacyjnych w Niemczech. Nie wiemy, czy Cicha Pomoc dysponowała własnym symbolem. Elementy graficzne, które widzicie, są autorstwa dziennikarzy, którzy badali działalność tej organizacji. W 1951 roku Cicha Pomoc została sformalizowana i mogła działać jako organizacja non-profit. W pierwszych latach swojej działalności Stille Hilfe mobilizowała się podczas procesów o zbrodnie wojenne. Liderzy organizacji zarzucali, że procesy są niczym innym, jak wyłącznie tak zwaną sprawiedliwością zwycięzców. Poza wsparciem prawnym, podopieczni fundacji mogli też liczyć na subwencje finansowe. Kim byli najważniejsi liderzy Cichej Pomocy? Zacznijmy od założycielki. Była nią wspomniana Helen Elisabeth von Isenburg. Po wojnie udało się Helen utrzymać wiele kontaktów ze środowiskami konserwatywnymi. W środowisku określano ją jednym słowem – księżniczka. Widziano w niej czynnik integracyjny wielu skrajnych środowisk, które nie pogodziły się z upadkiem III Rzeszy. Jej rozległe kontakty z papieżem Piusem XII oraz możliwości finansowe sprawiły, że została pierwszym prezesem Cichej Pomocy. Ale poza nią Stille Hilfe kumulowała więcej podejrzanych osobistości. Musimy jednak zaznaczyć, że nie były to osoby ze ścisłej czołówki partyjnej NSDAP, a raczej szeregowi działacze, byli SS-mani i żołnierze, aktywiści, urzędnicy czy prawnicy o silnych przekonaniach, które zostały w nich pomimo upadku narodowo-socjalistycznego systemu. Ważną postacią z pierwszych lat działalności Cichej Pomocy był Rudolf Aschenauer. To prawnik z Monachium, który w sądach reprezentował dziesiątki, jeśli nie setki hitlerowskich dygnitarzy i zbrodniarzy wojennych. Był jednym z oficjalnych obrońców w Międzynarodowym Trybunale w Norymberdze. Ale Aschenauer nie ograniczał się tylko do obrony swoich klientów w sądzie. Publikował też liczne teksty w czasopismach o skrajnie prawicowym i ekstremistycznym charakterze. Wkrótce stał się też jedną z ważniejszych postaci w Stille Hilfe, pełniąc nawet funkcję przewodniczącego. Co ciekawe, wśród pierwszych liderów Cichej Pomocy znalazły się też osoby z hierarchii kościelnej, zarówno katolickiej, jak i ewangelickiej. Założycielka organizacji, Helen Elisabeth von Isenburg, była żarliwą katoliczką, dlatego z prośbami o pomoc kierowała się także do Stolicy Apostolskiej. W pracę Cichej Pomocy zaangażował się też biskup ewangelicki, Theophil Wurm, znany z tego, że oponował przeciwko nadmiernej denazyfikacji. Wurm to postać kontrowersyjna. W czasach hitlerowskich Niemiec, choć wydawało się, że sprzyja władzom, to zdarzało mu się Hitlera skrytykować. Po wojnie oponował przeciwko denazyfikacji i wspierał działalność Cichej Pomocy. To nie jedyny duchowny w tej organizacji. Był też katolicki biskup Johannes Neuheisler, ale jego uczestnictwo w Cichej Pomocy budziło konsternację.
Wynikało to z tego, że Neuheisler był krytykiem narodowego socjalizmu i wrogiem Hitlera. Ponadto kilka lat spędził w obozach koncentracyjnych, dlatego po wojnie jego postawa budziła zdziwienie. Biskup zaangażował się w pomoc dla wielu osób poszkodowanych po wojnie. Dlatego gdy z pomocą pojawili się u niego dawni SS-mani, uznał, że im pomocy również nie odmówi. Mawiał, że w ten sposób chce zło dobrem odpłacić. Choć nie ma to związku z tematem, to warto jako ciekawostkę podać fakt, że to właśnie Neuheisler wyświęcił księdza Józefa Ratzingera, przyszłego papieża Benedykta XVI. W skład aktywnych działaczy Stille Hilfe zaangażowali się też funkcjonariusze dawnego systemu, tacy jak Standartenführer SS Wilhelm Spengler, czy jeden z szefów sekcji Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy Heinrich Maltz. Niech was nie zmyli fotografia tego drugiego, wykonano ją, gdy przebywał w areszcie po wojnie. Nie możemy też pominąć osoby, którą zapewne większość z was już zna. Słynnym sympatykiem i działaczem cichej pomocy była córka Heinricha Himmlera, Gudrun Burwitz, o której możecie znaleźć cały odcinek na kanale. Cicha pomoc nie była jedyną organizacją pomagającą niemieckim zbrodniarzom. O wiele bardziej popularna w mediach była Odessa, na której kongresach odśpiewywano hitlerowskie pieśni i wygłaszano nazistowskie hasła. Były też mniejsze organizacje, takie jak Stowarzyszenie Samopomocy, która od 1956 roku funkcjonowała jako organizacja pożytku publicznego. Jej członkowie poszli o krok dalej, gdy nieco zmienili nazwę na Stowarzyszenie Samopomocy, niemiecki Związek Byłych Żołnierzy Waffen-SS. Wszystkie grupy współdziałały ze sobą, ale tylko w określonych okolicznościach. Członkowie Cichej Pomocy, Odessy czy Samopomocy nierzadko aktywnie wspierali organizacje neonazistowskie. Szczególnym obiektem zainteresowań była utworzona w 1952 roku formacja Vikingjugend, której działalność szczerze popierała córka Himmlera Gudrun Burwitz. W połowie lat 50. Cicha Pomoc miała okazję się wykazać. Była to jedna z jej pierwszych tak aktywnych inicjatyw. Przyczyną był powrót do Niemiec Wilhelma Schuberta. Schubert wrócił z sowieckiej niewoli, ale teraz miał stanąć przed sądem za zbrodnie, jakich dopuszczał się w obozie Sachsenhausen. Więźniowie obozu zapamiętali go jako pistoletowego Schuberta ze względu na jego zamiłowanie do strzelania. Zbrodniarz otrzymał od Cichej Pomocy sporą ilość pieniędzy. Ponadto śledczy z Niemiec ustalili, że działalność tej organizacji jest bardzo popularna wśród przebywających jeszcze w ZSRR niemieckich jeńców. Schubertowi zorganizowano nie tylko pieniądze, ale też wsparcie najlepszych adwokatów. Wprawdzie skazano go na dożywocie, ale za dobre sprawowanie opuścił więzienie w roku 1987, a zmarł stosunkowo niedawno, w 2006 roku. Takich osób jak Wilhelm Schubert wspieranych przez Cichą Pomoc było więcej. Nie wszystkie sprawy z wiadomych względów są tak dobrze udokumentowane. Wiemy jednak, że z pomocy organizacji w większym lub mniejszym stopniu korzystały takie persony hitlerowskiego reżimu, jak minister gospodarki Rzeszy Walter Funk czy oprawca z Einsatzgruppen Otto Ochlendorf. W obu tych przypadkach adwokatem nazistowskich dygnitarzy był wspomniany wcześniej adwokat Rudolf Aschenauer. Nie wyklucza się też udziału ludzi ze Stille Hilfe w pomocy dla takich zbrodniarzy jak Adolf Eichmann czy Józef Mengele. Cicha Pomoc współpracowała też z mieszkającym po wojnie w Ameryce Południowej byłym pilotem, asem myślistwa III Rzeszy Ulrichem Rudlem. Rudel nawet lata po wojnie otwarcie mówił o swoich hitlerowskich przekonaniach. Wraz z duchownymi z Watykanu pośredniczył przy przerzucaniu zbrodniarzy wojennych z Europy do Ameryki Południowej. W współpracy z założycielką Cichej Pomocy, Helene von Isenburg, Rudel wcale się nie wypierał. Po latach sam wspominał tę znajomość. Księżniczka była istną bojowniczką, prawdziwą matką wszystkich opuszczonych. Byłem i jestem dumny, mogąc wspierać jej dzieło w Ameryce Południowej. Najgłośniejszą i najbardziej udokumentowaną akcją Cichej Pomocy była sprawa Antona Malota, nadzorcy więzienia Gestapo na terenach okupowanych Czech i Moraw. Tylko on zapewne wiedział, nad iloma ludźmi znęcał się lub pobił ich na śmierć. Sprawę Malota na posiedzeniu organizacji przedstawiła Gudrun Burwitz. Był 1989 rok. Podstarzały Malot został właśnie deportowany do Niemiec. Ponieważ borykał się z problemami mieszkaniowymi, skontaktował się z Cichą Pomocą. Treść jego prośby o wsparcie zachowała się do dziś. Oto jej fragment.
Moje położenie jest straszne, nie dysponuję pomocą prawną, a w razie procesu nie byłbym nawet zdolny do odbywania kary więzienia. Urząd Opieki Społecznej w Monachium umieścił mnie w przytułku dla alkoholików, homoseksualistów i bezdomnych. Proszę Państwa o pomoc i zabranie mnie stąd. Jestem całkowicie pozbawiony środków. Córka Himmlera zbrodniarzem zaopiekowała się osobiście. Malot był w końcu niegdyś podwładnym jej ojca. Wraz ze wsparciem całej organizacji udało się uruchomić szereg znajomości i znaleźć nowe lokum dla zbrodniarza w domu seniora w miejscowości Pulach. To nie przypadek, gdyż obiekt znajdował się na dawnej działce zastępcy Hitlera, Rudolfa Hessa. Dzięki wsparciu Cichej Pomocy zbrodniarz przez kilka lat mógł żyć w o wiele lepszych warunkach. Jego proces zaczął się dopiero w 2001 roku. Był to ostatni głośny proces nazistowski. Całość szeroko odbiła się echem w mediach. Cicha Pomoc pomogła zorganizować wsparcie prawne. Malot miał już 89 lat. W sądzie dodatkowo udawał jeszcze bardziej chorego niż był w rzeczywistości. Opłacani przez Cichą Pomoc adwokaci byłego zbrodniarza robili wszystko, by przedłużać proces, argumentując, że przez stan zdrowia ich klient nie jest w stanie śledzić rozprawy. Lekarze orzekli jednak, że Malot symuluje i bardzo dobrze orientuje się w tym, co się dzieje na sali rozpraw. Podczas procesu doszło do gorszących scen, gdy Malot udawał, że nie słyszy, gdy świadkowie, którzy byli jego ofiarami, zeznawali w sądzie. Sąd uznał, że gestapowiec ponosi odpowiedzialność tylko za część zarzutów, ale to wystarczyło, by skazać go na dożywotnie więzienie. Anton Malot zmarł w 2002 roku. Ze względu na stan zdrowia opuścił więzienie na 10 dni przed śmiercią. W jego przypadku wsparcie Cichej Pomocy okazało się bezcenne. Mógł dzięki niemu żyć we względnym spokoju przez ostatnie lata życia. Poza tym, czym był w ogóle wyrok skazujący za takie zbrodnie dopiero po tylu latach? W 1974 roku zmarła założycielka Cichej Pomocy, Helen Isenburg. W latach 80. i 90. członkowie organizacji jawnie sympatyzowali z ugrupowaniami neonazistowskimi z NPD na czele. Regularnie brali też udział w spotkaniach poświęconych pamięci nieżyjących towarzyszy. Gudrun Burwitz uczestniczyła też w zjazdach weteranów Waffen-SS w austriackiej miejscowości Krumpendorf. Na ten wiec, w znany tylko sobie sposób, udało się dostać niemieckie dziennikarce śledczej, Andrei Repke. To m.in. ona zwracała uwagę opinii publicznej na niezakłóconą od dekad działalność Cichej Pomocy w Niemczech. W latach 80. i 90. wielu byłych funkcjonariuszy III Rzeszy już nie żyło. Spora część z nich swoje majątki zapisywała Cichej Pomocy. Kryzys działalności organizacji nastąpił w 1993 roku, gdy działacz Stowarzyszenia Ofiar Prześladowanych przez Reżim Nazistowski, Michael Kwele, nagłośnił sprawę działalności Cichej Pomocy zarówno w mediach, jak i wśród polityków. Władze jednak niespecjalnie przejmowały się tym, z kim organizacja jest powiązana. W 1994 roku Urząd Skarbowy oznajmił władzom Cichej Pomocy, że nie będzie mogła ona już funkcjonować jako organizacja zwolniona od podatku. To oznaczało uszczuplenie datków od darczyńców. Kilka lat później Cicha Pomoc oficjalnie przestała być traktowana jako organizacja non-profit. W XXI wieku nadchodził jej nieuchronny zmierzch, ale nie był on efektem sprzeciwu niemieckich władz. Cicha Pomoc przez dziesiątki lat funkcjonowała nieniepokojona przez rząd. W drugiej dekadzie XXI wieku praktycznie przestała udzielać się publicznie. Dziś grupa jest cieniem samej siebie. Trudno się dziwić, skoro ci, którym chciała pomóc, już nie żyją. Nie różni się ona niczym od wielu innych organizacji o neonazistowskim charakterze. Jednak samo określenie Cicha Pomoc funkcjonuje w niemieckiej publicystyce nie tylko jako nazwa organizacji, ale też zwrot określający dyskretną pomoc dla zbrodniarzy, którzy po wojnie chcieli uniknąć odpowiedzialności za swoje czyny. Niestety, w bardzo wielu przypadkach im się to udało, a wsparcie od Stille Hilfe nie było tu bez znaczenia. Na zakończenie jeszcze niespodzianka dla widzów kanału. Partnerem naszego materiału jest BookBeat, aplikacja służąca do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Znajdziecie tam bardzo dużo wartościowych i ciekawych pozycji, także z historii III Rzeszy oraz II wojny światowej. Zaletą aplikacji jest nie tylko jej estetyczna przejrzystość, ale też to, że możecie korzystać z audiobooków i e-booków również w formie offline. A teraz najważniejsze. Firma BookBeat przygotowała dla widzów kanału oblicza XX wieku.
wieku możliwość wypróbowania aplikacji przez 30 dni całkowicie za darmo. Aby skorzystać z tej oferty, przy rejestracji wpisz kod oblicza lub po prostu kliknij w link w opisie odcinka. W tym materiale to już wszystko. Dzięki za wsparcie przez Patronite oraz subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.